7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry, kochani, witamy was w nowym odcinku. Dzisiaj się wybieramy. Ubieraj te buty. Ale jak bez skarpet, jak zimno jest jeszcze? No zapomniałam. O kurde, no to muszę skarpety znowu założyć. A jak się dzisiaj czujesz po tych zabiegach? A dobrze tam. Wszystko dobrze. W porządku już? Tak, tak, tak. Dawaj się ubieramy i do auta wskakujemy. Dobra. Muszę skarpety tylko poszukać. Już przychodzę zaraz. Moje grzybki. Co ty tu szukasz znowu? A bo nie chce mi się makijażu robić, wiesz co? I szukam takich okularów, co bym mogła założyć, żebym mogła wieczorem jeszcze coś widzieć. Ale nie wiem w ogóle, gdzie one są. A co to za okular? Kurde, Dawid. No bo nie wiem. 100 000 okularów tutaj mamy. Dlatego ja może bym ci pomógł. Nic nie można znaleźć. To były takie prady, wiesz? Nie widziałeś takich, że można jeździć nimi w nocy. One są takie jasne, wiesz? No to nie. No bo nie chcę iść do sklepu, tak, czy tam, gdzie jedziemy, bez makijażu. Znaczy tutaj już my widzieliście to tam bez problemu. Nie mam tego, ale dzisiaj chcę dać odpocząć temu, tej mojej gębie. Jezu, tutaj aż od tych okularów nie można otworzyć. O, no to chyba te. O, no. Czekaj, kurde. Połamiesz zaraz pudełka. Dobra. O, teraz to tak, mogę jechać. Piękno. To nie? No. No to, a mam tu jeszcze sińca, trochę coś tam. Ale w sumie czuję się rewelacja, powiem wam. I jeszcze myślę, że 2-3 dni będzie. Picobello. Tak. Skarbie, a gdzie my mamy taśmę klejącą? My mamy tutaj jeszcze raz, dwa, trzy wielkie kartony do wysłania, co nam zostały z ubraniami. No, jeden mały i dwa małe. I nie mamy taśmy. Właśnie mieliśmy kupić ją, ale zapomniałem sam też o tym. To co, bierzemy te piękne paczki, zatargamy to do auta, tak? No. Musimy najpierw wjechać do sklepu i kupić taśmę klejącą. No tak nie wyślemy niestety, nie da rady. No nie. No to dawaj, bierzemy się za robotę. No to weź jeszcze jakąś paczuszkę. Jaką paczuszkę? Nie ma co brać, dawaj. Światło sobie zapal. Słuchaj. No wycieraczki to nie musisz wziąć. Nie, chyba to nie będzie w tą stronę. Ja będę nagrywać, ty będziesz to pchał. Czy jakaś jestem nienormalna? Ja nie wiem, co się tak zrobić. Spadaj stąd. Ja ci będę trzymać. Nie bierz tego, bo to się rozsypie jeszcze. Postaw to na razie przed windą i teraz będziemy to ten pchać. Bo to bez sensu jest inaczej. Jeszcze to. Co? No te małe to ja mogę wziąć. Czemu tego nie zapchasz? No ale to czemu mi nie otworzysz drzwi? Co ja mam jeszcze robić? Nagrywać, drzwi otwierać? Co ja jestem? Jeszcze buziaki dać. Tak, i klucznik. Jasne, pewnie. No ale co zrobiłaś, jak ja tutaj postawiłem to specjalnie, żeby trzymało windę, no. No to trzeba było uprzedzić. Przecież sama wiesz, że się zamyka, no. Proszę. Urwiesz zaraz te uszy. Ja już widzę to, że zaraz ten karton nie ma uszu. Będzie zając bez uszu. Zostaw. Zabieraj tą nogę. Ja trzymam nogę po to, żeby ten. Nie. Dawaj ten karton w tą stronę. Ja sobie poradzę. Zostaw. Nie, ty nie masz sobie radzić, tylko jesteśmy we dwójkę. Dawaj ten karton w tą stronę, ja trzymam tą nogę. Z tą babą moją kochaną to... Ja ci zaraz dam tą babę. Aż uszy będą stają. Trzymaj. Nie masz co robić. Że masz co robić, tak. Dawaj. Nie zegnij tego. Nie zginę. Zaraz się urwie, zobaczysz, nie będziemy mieli co zakleić. Ucho się urwie. Tak, tobie zaraz urwę chyba. Oczywiście nie nacisnął. Idź ty z tobą, wiesz? Ale to ty stałeś, gdzie pierwsza też mogłeś. Nie, to jest zawsze tak, jak my wsiadamy do windy i ty trzymasz wszystko, to tak, stoisz, ja pójdę tutaj na koniec, i stoimy, co nie? Drzwi się zamknęły, stoimy. I zdziwieni są obydwoje, że winda nie jedzie. I co? No nieraz tak się zdarzyło. No. I co wtedy? Patrzysz się ty na mnie, ja na ciebie i kto musi nacisnąć? I tak zawsze ja. Nie, zawsze jest jedno słowo wypowiedziane przez siebie. Tak, poziom przez zero. Mhm. No. Ja pcham. Wypchaj tylko z tej windy. Po co ty to musisz? Wypchaj po prostu.
wypchaj to i ja... Jezus, kochani. Dino, patrz. Oła! No co, da się. Teraz słuchaj, wiesz, żebyśmy nie nosili... Nie, no właśnie chyba podjadę autem, tak będzie najlepiej. A wzięłaś klucze chociaż do tego auta, co potrzeba? Nie wiem, muszę sprawdzić. Chwileczkę, kochani, muszę sprawdzić, żeby nie było siary na maksa. Główka pracuje! Nie wiem, czy to się zmieści wszystko do bagażnika, Dawid. Zmieści się, ale zawsze jak ty to widzisz, to przejście nie ma. Jezu, klepnąłeś mi w to auto, ale nie wiedziałam, o co ci chodzi. Myślałam, że ci po nozy przejechałam. Zaraz tak to było. No tak, no to po co uważasz? Po co nie uważasz? Trzeba było uważać. Ja tam patrzyłam w lusterko, nic nie widziałam żadnej nogi. Drama King. Nie, to ten trzeci nie wejdzie, słuchaj. O, dzień dobry. Dzień dobry. O, czekajcie, muszę sobie pogadać z sąsiadką. Dobra, zmieściłem wszystko, musiałem to tak poupychać trochę. Wiesz co, widziałam, chciałam to nagrać, ale przyszła sąsiadka, żeśmy się zagadały i jakoś tego nie nagrałam, ale poradziłeś sobie. No to nagra się, jak będziemy wypakowywać. Poradziłeś sobie idealnie. Słuchaj, jak będziemy wypakowywać, to jestem ciekawa, bo ja widziałam, jak ty ten karton wsadziłeś. No jeden musiałem w poprzek. No w poprzek. Jak to wszystkie ciuchy wypadną, to będziesz ty układał, nie ja, bo ja już to układałam raz. A gdzie idziemy najpierw? No po taśmę. No gdzie? Nie, nie podniecaj, to podniecaj. Co, kochani? Nie podniecaj się. Powiedz mi, kuźba mać, gdzie mam iść. Tak facet krzyczący. Skarby, co dzisiaj jest za dzień? Lubię wieczorem jeździć do sklepu. Zobacz, co się dzieje. Przed sklepem, w środku sklepu. Dyskoteka gra. Ludzie mają dobry humor. A wiesz, to prawdziwe auto? Nie, Dawid. Plastikowe. Nie, no metal. No pewnie, debilu, że prawdziwe. No chyba taka stuknięta to też nie jestem. Może ja jestem trochę nawiedzona i wyglądam w tych okularach jak taka, wiesz, zielona mucha ze wsi, co na gównie siada. Ale ładne są te okulary. Co? Wiesz co, ja sobie je kupiłam, bo lekarz mi polecił po operacji oczu. Dobra. Wtedy mnie tak światła raziły, co nie? No a w to tych wiem. Okularach można w nocy jeździć, tak nie rażą, co? No. Szukamy. Gdzie ta taśmy taśma właśnie? Słuchaj, nie możemy znaleźć tej taśmy, ale jakbyśmy wszystkie taśmy z dywanów... Właśnie o tym samym pomyślałem, no, wiesz. Z dywanów zdjęli i byśmy na kartony okleili, to by może styknęło, co? No. Patrz, tam gdzieś pewnie będą taśmy. Gdzie? Tam gdzieś. Nie ma taśmy, kochani, ale już jest Wielkanoc. Ty, ale ten gość dalej tam nadaje, co nie? Co ty gadasz? No, czekaj, widzę go tu. Może ją mu się nudzi po prostu. Jeśli no, by umiał dancehall. No w tym samym miejscu. Gdzie ta taśma, Dawid? Patrz, będzie śmigus dygus niedługo. Po świętach. Będą co, kupimy sobie taki karabin? Mieszkamy wysoko, to wiem, co będziemy robić, bo mamy nie, też ja dużo balonów. Nie, ja taki, żeby taki był duży i strzelał. Na pewno gdzieś tu jest. Co? Nie widzę takiego. Nie ma tutaj. To jest mały sklep. Tutaj są tylko takie rzeczy. Nie, bo to tylko na jeden raz się napełni. Dat, jeda. Di, di. To jest laser. Tak, nie, wiesz, co to się to z tym robi? Zobacz. Bierzesz tak i podskakujesz. I się pompuje. I co to jest? No popatrz, taka armatka wodna. To jest wodna. Na wodę, słuchaj. Armatka, chcę ci powiedzieć. Tuba na wodę, jak armatka. Popatrz, kiedyś takie coś miałem, to się brało tak wodę, no tak, i się wsikało w tym. Tak? No to zawsze... Jak, no dobra, to ja tego nie znam, ja znam tylko pistolety. Kochanie... Adriana Jordan. Nie! Głupek. Ja umiem grać w koszykówkę. Bo jestem mała i jak oni są takie 2 metry, wiesz, to ja im pod nogami na dole wbiegam i od razu ich oszukuję i od razu... To dostaję. Pokaż. Ty jesteś za mały. Kochanie, znalazłem jakąś taką, ale nie wiem, czy ona się nada. Co to jest? Do taśma. Pakowania? Ale to jakieś takie prezentowe, za 20 zł takie coś. Gdzie ona była?
A tam, obok. Ale nie ma innych. O tu. Ale to jest prezentowa. My potrzebujemy biurową. No nie ma. No może jak innej nie będzie, to tą weźmiemy. A chodź zobaczymy jeszcze gdzie indziej, co? Tu też nie ma, bo sprawdzałem. A tam z tamtej strony? Też byliśmy na kierunku. Idę zobaczyć. Nie, z tej strony można tylko sznurkiem obwiązać. To się nie nadaje. I to musimy wziąć tą. No weź. No co ma obwiniemy? Przecież no zobacz ile jej jest. Nawet nie wiem czy ona jest plastikowa czy papierowa. No przecież chyba pisze. Umiesz czytać? Co pisze, jest? Że to jest promocja. Jest napisana, nie pisze. Co? Starczy, już nie przesadzaj. Nie, żeby tą jest ładna. Nie. Tak, idziemy, chodź. Znalazłam, panie Dawidzie. Trzeba tylko oczy otworzyć szeroko i... Na wszelki wypadek taśmą ci zakleję buzię. Słuchaj, a może to jest taka taśma, co cycki się nią podnosi do sukienki, żeby stanika nie zakładać. U ciebie jeszcze nie trzeba. No, mam nadzieję. Czekaj, która by lepsza była? Taka, która trzyma, która się teraz nie rozwali, bo te kartony są dość duże. To chyba ta, która tańsza, lepsza. Ty z tym tańszym, Jezu! A ten teraz tutaj sobie usiadł i gada. Z kim on gada? Sam do siebie. Fajno mi jest. Poszli po taśmę, wyszli z torbami jak zwykle. Nie możemy otworzyć bagażnika, nawet się nie dostaniemy, żeby te paczki wziąć i zataśmować. Co? Czemu się nie dostaniemy? No ale on stoi za blisko. Muszę odjechać. Jezu, zawsze coś. Nożyczek nie mamy, więc zębami sobie pomagamy, tak? Skarbie, co to jest? Z jednej strony walisz, a z drugiej liżesz. Wiesz co? Bym powiedział, że to są narządy płciowe, ale... Co? Sam tego sobie nie robię. To możesz ty zadać pytanie sobie, kochanie. Ale ja tobie zadałam. Normalnie widząc cię teraz, jak z jednej strony przyciskasz i z drugiej strony... Kurde, jeszcze spierdolił. O, i polizałeś. Elegancko tego. No, więc co to jest? Z jednej strony walisz, a z drugiej liżesz. Skarbie, już ci powiedziałem. To ty to robisz, a nie ja. Nie, normalnie znaczek pocztowy, ale u ciebie to jest taśma klejąca, więc ty się tak nazywasz teraz. Jak się nazywam? Z jednej strony wali, a z drugiej liże. To jest... Jak ty już coś powiesz, to... Dawid! Okay. Nie, coś mi się to nie udało chyba. Co, zacięło się? No i co zrobiłaś? Ja nic nie zrobiłam, ja ciebie nagrywam, co ty robisz. Ja sobie tutaj usiadłam i jest mi wygodnie. Ach, kochanie. Ty, słuchaj, ale teraz mi się przypomniało. Wiesz co, może się zamienimy, bo jeszcze muszę wykupić przesyłkę do tych wszystkich rzeczy. Poczekaj, poczekaj, mamy inny problem, co ty w ogóle nie pomyślałeś. Mamy trzy ogromne kartony. No. One się nigdy w życiu nie zmieszczą do paczkomatu. Ale te się zmieszczą. Tamte... Ale tamte trzy nie. Zaraz pójdziesz, weźmiesz jeden ten duży karton, ja wezmę też kolejny i do tego te paczki na te kartony i zobaczymy, czy się zmieszczą. Sprawdzę. Nie będę tego targać, no ty zwariowałeś? No, ale na czemu? Pewno nie. Słuchaj, ja jestem stara krowa, ale za wielbłąda robić nie będę. Zawsze, wszystko sam. Nie ma mowy nawet. Słuchaj, to się nie zmieści nigdy w życiu, to jest o wiele za duże, to jest raz. A po drugie, wiesz, o tej godzinie wiesz, gdzie jest poczta tylko otwarta? Tak, w rynku. I możemy zaparkować albo plac solny, albo... Dobra, jutro. To już nie dzisiaj. Znowu będziemy to targać do góry? A po co to targać do góry, jak jest w bagażniku? I będziesz to kleił w bagażniku? No. Jezus, my to mamy debilizm. Co, kochanie, jednak się nie zdecydowałeś targać tej dużej paczuszki? Bo by cię za nie, bardzo nie bolały nóżki. Czekaj, zobaczymy, czy otworzy. O, działa. Ledwo jedną paczkę wsadził, już ten, eksplodował automat. Zaciął się, tak? No zaciął się.
widział. No i co dotkniesz, to spierdolisz. Zawsze to ty tak robisz. Nie, na pewno nie. No kurwa. No nie da się nic zrobić. O, zadziałał. O. Kurde, jak ja już jej dam coś do nagrywania, to jest naprawdę. Prawie jej lampka odpada, tak, a ona sobie nic z tego nie robi. Żeby mnie w ogóle było widać. Jak ty byś na swoim tym, wiesz tak normalnie jakbyś siebie tylko nagrał, co nie? No to tak bym nagrał. No i zobacz, ile mnie widać. Dlatego nagrywam tak. Samą czapkę, co nie? Nie. Ale tak normalnie jakbyś siebie nagrał, widać tylko samą czapkę. Co? No, taka prawda. Ty jesteś taki truciciel. Serio. Ty jesteś truciciel. Jak ty będziesz stary, to będziesz taki zgret. Wiesz o tym? No to dobrze. To dobrze, że ja już nie będę żyła wtedy. No. Niech się ktoś inny z tobą męczy na starość. Zgret. Dawaj! O, jak zaburczała. Jak ładnie burczysz, kochanie. Co? Jak ładnie burczysz. To ja? No ty. Czy to ma to twoje? Burczysz to tylko ty. Wiecznie coś do reklamacji. Ja pierdzielę, kto ciebie tego nauczył, powiedz? Sam się nauczyłem. No ale jak można być takim kuburem? Posłuchaj, jestem Polakiem. To do czegoś zobowiązuje. No ty chyba śmieszny. Nie, mi ręce opadają, naprawdę nieraz jak ja to słyszę, co ty, jak ty już coś pierdolisz, to już naprawdę, wiesz co? A ty dokąd jedziesz, jak my mamy tam dom? Ale przecież tam jest jednokierunkowa. Jak? Nie wyjedziesz tam. A, no tam. Dobra. Jezu. No bo zawsze jeździliśmy inaczej. I co, znowu zaczynasz? Nie, ty jesteś jedynym facetem, którego ja znam, który ciągle mówi, że wszyscy do niego mówią pretensjonalnie, a ty jesteś number one, który mówi do wszystkich pretensjonalnie. Ja jestem bardzo miłym, uczynnym facetem. Tak, do kamery. Nie. Jak tylko zgaśnie, to tak, nie mów do mnie tak. Ja no tylko to... się coś zapytam i nie, ja tylko się coś zapytam i już tak. Po co tak gadasz? Wiecie co, bo dzisiaj montowaliśmy, nie wiem, do 18 film. Ja montowałem oczywiście, ona nadzoruje i mówi, a weź to wykiedam. Nie, ja nie nadzoruję, tylko po prostu ty ciągle się pytasz i co, i tak. Jak, i najlepsze co? Było to, no bo już zaczęło się... Słuchaj! Najlepsze było to, jak mówi, nie, wytnij to, to jest za długie, tak nie, ma nie być. Nie, nie, ja chcę ja to tłumaczyć tak. Ja to wyciąłem... Słuchaj, jak byście by to zrozumieli. Cicho! Nie, ty bądź cicho! Ja to wyciąłem... Jak ty rozumiesz wszystko... Przestań! Po prostu, serio! Ja to wyciąłem i starałem się naprawdę przy tym dużo, no bo było mi to ciężko, bo o, takie poszczególne tak, podłaskajcie go po główce. A super, jesteś zrobiłem to wszystko, aktor. Puszczam jej kolejny raz film, ona mówi, ale co ty zrobiłeś, przecież to miało zostać. Dam ci się wypowiedzieć pierwszy raz w życiu chyba, wiesz? Żebyś miał tą satysfakcję, że wreszcie ktoś pozwala ci mówić. Nie, słuchajcie, jak wy byście to zrozumieli? Typ skręca film, co nie? I słuchamy jakąś tam część, ja do niego mówię, zrób cut i puść i dotąd i wytnij to. To a tak klient, nie co, jest. Tak jest. Nie. A klient co wycina? Ty nie potrafisz po prostu się wysłowić. Nie, nie, nie. Przed tym, jak powiedziałam cut, wycinasz to, co jest przed tym. Nie, ja po prostu niego, ty źle mówisz. Ty, nie, nie ty potrafisz... po prostu nie słuchasz. Nie. U ciebie jest duży problem z tym, że ty się zachowujesz, jakbyś był głuchy. Nie, bo wiecie co? Po prostu nie słuchasz. Jak to było? Pierwsze filmy ja sam montowałem i w ogóle nie, ona tam się nie wtrącała. Nie, nieprawda, ani jednego nie montowałeś sam. Jak? Nie. Nieprawda, no, co ty za story mówisz? A teraz ona, nie. Że tak się wtrąca do wszystkiego. Jezu. Przestań. Wy mu wierzycie, że tak jest? Nie wierzcie mu. A teraz jak ona się wtrąca do wszystkiego, to ja się przyzwyczaję do tego, że cały czas muszę się pytać, czy tak jest dobrze. Bo przyjdzie pani i później... Weź to skasuj! Słuchajcie, z tych wszystkich, kochani, z tych wszystkich odcinków, które nas oglądacie, wierzycie w to, że Dawid robi cokolwiek samodzielnie, oprócz kupę? No, sam robi wszystko. Tak, nie, nawet ty go nie wiesz, nawet bo się ze mnie nawet wysrać nie możesz. I to jest właśnie to, bo siedzisz 5 minut... Ale to ty sama minut, przychodzisz, bo lubisz nie, moje feromony! Taka prawda. Tak, szczególnie jak jajka zjesz, to wszystko śmierdzi z bukami. Zachwycam się na maksa, no. Tak, ciągnij mnie jak cholera do tego kibla wtedy. To już jest wszystko kochanie, wiadomo. Kochanie, co robisz? Tak, ty siedzisz tak w kiblu i nawet nie możesz sam tam posiedzieć.
sklepu zawsze przychodzi. Chyba zwariowałeś, bo mnie wołasz po prostu. A ja ciągle myślę, że ty wpadłeś do kibla. Nie. Ale... Tak, bo ty kiedyś wpadłeś. Tak, kiedyś ja mam teraz. Wpadłem, no. Wiesz co, bo twoja mama mi opowiedziała, to czy ciocia, to nie, to chyba, była ciocia Beata twoja, tak. Mi opowiedziała, że jak byłeś mały, to wpadłeś do kibla i darłeś ryja. Tak. I teraz u mnie to jest tak zakodowane, że ja ciągle myślę, jeszcze bo mam to w głowie, do tego, co ona powiedziała. Ze strachu się zesikałem. Sam na siebie. Sam na siebie. Tak, jak byłem w tym kiblu, ze strachu się zesikałem. To ty dobre przyrodzenie masz. Jeszcze sam na siebie. No tak. A ja miałem jak może... Jak ty dosięgnąłeś? Nie wiem, ze 3 lata, bo to wiecie, jak są teraz takie... Na kibel się nakłada taką jakby drugą deskę, czy trzecią, nie wiem. Taką plastikową się kupuje w Carrefourze, czy gdzieś jest. Nie nałożyłem tego i dlatego wpadłem, bo myślałem, że już jestem wystarczająco dużo, żeby tego nie używać. Tak, i tak właśnie myślcie z montowaniem. I dlatego wszyscy, co nas oglądają, dobrze wiedzą, że pytasz się o każde główienko. Jeszcze telefon mi wypadł przez ciebie. Przeze mnie, tak? Tak. Wszystko jestem ja winna. Ja już widzę to. Tak. Nie wiem, gdzie wpadą. I co? Wpadł ci znowu telefon, bo mi potrzeba, tak? I co teraz? Pikle, bang. A już myślałam, że ręka ci wpadnie. Przyświeciłem, tutaj, to od razu się znalazł. Co? Przyświeciłem, to od razu się znalazł. Oświeciłeś. Nareszcie. Jeszcze te paczki, kochanie, wszystkie trzeba wziąć. Czego? Te paczki jeszcze. No to wszystkie. Chyba śmieszny jesteś, że ja będę o 9:30 wieczorem paczki jeszcze pakować. Trzymaj no. Taśmę. Brązoletkę. No ale po co mi ta taśma, kochanie, jak będziemy musieli jutro, to wszystko leży w bagażniku zawalone. To czekaj, trzeba... To zostawimy. Wrzucę nie tu. Nie wrzucaj tam, no po co tam wrzucasz, jak tu można było dawić. Ale ja postawiłem ale ją. Weź te, daj mi zakupy, ja wszystko wezmę. Idę do domu. Trzymaj. Ja idę, czuś. Czuś. Chyba. Ty torebki nie wzięłaś za auta, weź. Co? Torebki nie wzięłaś. Mam tutaj za wysiłka. Ty mnie tylko w balonach chcesz robić ciągle, wiesz? Indę. Mówi, że to ja nie naciskam, a sama nie nacisnęła. Słuchaj. Tylko zapomniałem włączyć guzika, żeby nagrać trochę zapłacić. Super wyprawę mieliśmy, gumno załatwiliśmy. No nie no, 3 paczki wysłaliśmy. Zakupy przynajmniej zrobiliśmy, ale do picia nic nie ma. Jakie przynajmniej? W ogóle nie było one w planie, pojechaliśmy po taśmę i chcieliśmy iść na pocztę, człowieku. No ale wiesz jak to jest, jak już jesteś w sklepie, ja wiem, jak to z tobą jest. Zrobić. Ja wiem jak to z tobą jest. Mhm. Dobra, ale jutro idziemy wysłać te paczki, załatwiamy inne rzeczy, dobra? Dobra. I kiedy robimy ciasto? Zobaczymy. Kochani, dla was będziemy robić jamce torta. Jeszcze w tym tygodniu. To co, my rozpakujemy, na sofę się legniemy. Coś się napijemy. Położymy, coś się napijemy, bo pić nam film chce. Zmontujemy. Torby rozpakujemy, już powiedziałam, tak? Nie wiem. A chyba się powtarzam, bo już taka trochę skleroza w tym wieku. Dobra, kochani, miłego wieczoru, trzymajcie się. Do jutra, buziaczki. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. No i subskrypcję. Subskrybujcie, łapkujcie. Pa, pa. I z nami się pośmiewujcie. Pa.